Obok przeglądu piosenki dziecięcej, Miejski Ośrodek Kultury organizuje także przegląd twórczości plastycznej. W tym roku swoje prace zaprezentowało 88 uczestników. Tematyką prac były najpiękniejsze baśnie mojego dzieciństwa. Konkurs odbył się w 4 kategoriach wiekowych. Sposób wykonania był różnorodny. I pastel, i tempera, i kolaż, i łączone techniki. Prace plastyczne można było podziwiać w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Królowały takie bajki jak Jaś i Małgosia oraz Królowa Śniegu. Laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy dyplomy.